Szlak zabytków techniki i ten taki dodatek, czyli ta książeczka, którą dzisiaj prezentujemy, to jest taki bardzo ciekawy i myślę, że bardzo skuteczny element czegoś takiego, co nazywamy edukacją regionalną. W takim bardzo szerokim sensie. Edukacją regionalną, która wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, jeśli chodzi o te przemysłowe historie, łączy. Z 36 obiektów będących na szlaku, 22 znalazły się w tej książeczce. Te, które po prostu posiadają dla dzieciaków ofertę, czyli które można zwiedzać w taki sposób, który jest dla dzieci interesujący, w których znajdziemy różnego rodzaju lekcje, warsztaty, gdzie te ciekawostki dziecięce zostały najbardziej wyeksponowane. Ja wiem, że nie tylko duże dzieci, ale przede wszystkim małe kochają kolejki wąskotorowe. Myślę, że wizyta w kopalni Guido może być dla nich fascynująca, ale też w tych małych obiektach, jak Muzeum Chleba, czy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, czy Muzeum Prasy Śląskiej, w Parku Tradycji w Siemianowicach, w Kopalni Ignacy w Rybniku. 22 różnego rodzaju obiekty w 9 działach, od górnictwa, przez życie codzienne, przez prąd i fale radiowe. Myślę, że ta książeczka pomoże nam, rodzicom, zabrać fascynującą podróż nasze pociechy. To jest książka opowiadająca o różnych zabytkach techniki na Śląsku, opowiada też o różnych śląskich tradycjach i jak kiedyś pracowali ludzie. Nie wiem, najbardziej mi wpadło w oko pierwsza strona, którą otworzyłem. Ta kopalnia mi się tak bardziej spodobała. Książka jest bardzo fajna, bardzo ładna i bardzo ładnie zrobiona. Obrazki są dokładne i litery są bardzo napisane starannie, czy wydrukowane ładnym pismem.